Budowę kościoła datuje się na lata 1280-1320, wcześniej na jego miejscu z pewnością stał kościół drewniany, który rozebrano w chwili pobudowania murowanego prezbiterium. Wnętrze kościoła zdobią pierwotne, gotyckie elementy, jak i te pochodzące z następnych epok. Ołtarz główny pochodzi z 1710 roku. Filary w nawie głównej ozdobione są wykonanymi w XIV wieku rzeźbami apostołów. Wyjątek stanowi jeden filar, przy którym wybudowano ambonę. Na ścianie nawy północnej zachowały się fragmenty polichromii z XV wieku. Jest tam też wmurowana płyta nagrobna z 1319 roku. Przedstawia ona jednego z mieszczan chełmieńskich Lamberta Longusa, a zdobi ją sentencja: wy co się teraz obawiacie? Pamiętajcie proszę, czym jestem, czym wy będziecie, byłem kiedyś tym, czym wy jesteście. W nawie południowej znajdziemy kropielnicę z XIV wieku, a przy jednym z filarów ołtarz, który ostatnio rozsławia hełmno, jest to ołtarz, który zawiera relikwiarz ze szczątkami świętego Walentego. W pobliżu głównego portalu zawieszona jest meluzyna, świecznik w kształcie głowy jelenia. Jego ciekawą cechą jest to, że zawieszony na konopnej linii reaguje na wilgotność powietrza, przez co wykorzystywany jest jako barometr, zwracając się ku ołtarzowi wskazuje dobrą pogodę, odwracając łeb w kierunku portalu zapowiada deszcze.